Siemanko, mam dla Was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości $50. Zasady konkursu są takie same jak poprzednio, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej $2 przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Bez granatów, bez kamizelek, a co do Anonimo Esports, to zawsze w tych rundach najbardziej zwracamy uwagę na te pistolety maszynowe, bo jest oczywiście ten bliższy zasięg, można również więcej kasy wyfarmić. Pierwszy frag właśnie dla Innocenta, drugi dla Snaxa i Snax po raz kolejny wychyli się w kierunku właśnie balonów, także te fragi wpadają dla Snaxa. Już na ten moment ma 4 eliminacje i bez zgonu, także to jest dobry start od tego zawodnika. Bomba kontrolowana, no i na co liczymy jeszcze od Wegiego? Może przynajmniej jedna eliminacja, ale nic z tego nie będzie. Będzie speed, jest wejście od Monstera oraz od galerii. Tutaj jest jednak sterowany myń, okej? Okay? Również jest w wodzie. Jak to będzie wyglądało? Spray od mynia, dwa fragi w linii rywale. Jeszcze mini zamierzone, ale jednak świetne teraz kontrolowanie full auto. Bomba będzie podłożona, także sytuacja 3-3. I my czekamy, jak zabierze się Anonimo za odbijanie. A teraz już widzimy, że Innocent również jest pokonany. Tylko dwóch zawodników, ale dwóch na dwóch teraz, bo Snax również się rewanżuje. Minis bardzo agresywnie był wychylony. Jak ta końcówka będzie przebiegała? Bomba jest podłożona teoretycznie na widok pod Monstera. A gdzie są te granaty? Tylko dwa flesze. Mamy jednak defa u Snaxa, więc to trzeba wykorzystać. Sobol od Monstera, jego kolega z drugiej strony. I czekamy teraz na to wychylenie. Świetnie zrobi go Sobol. I Snax! Niesamowita sytuacja. Zdąży! On zdąży to rozbroić. To jest niesamowite, że zawodnik Mad Dog Spach chciał zdobyć rewanż. Innocent w takich sytuacjach jest bardzo niebezpieczny i będzie egzekucja w kierunku bombsite'u, a tam jest bomba, tam mamy wejście, jak na razie Snax, kapitalne wykorzystanie tego smoka jako one way'a. Wchodzi na bombsite, eliminację łapie, killer ma akurację i jeszcze do tego łapie kolejnego rywala. Sobol również nie da sobie rady, także ja powiedziałem, że Snax w tych ostatnich rundach killer, Innocent oraz jeszcze do tego powinien być Snax, dokładnie tak, jest celowany. Wychyla się bardzo ładnie formacja Mad Dog Spach. Przeskakuje Wegi, fraguje lunatyk, Minis również, co się teraz dzieje, potężne zamieszanie, które wykorzystuje formacja, oczywiście Mad Dog Spark, właśnie schodów, Sobol, właśnie jest obok tego smoka, Kay, no teraz już wie, że ma przechlapane po prostu, upada jego kolega, który starał się odbijać z drugiej strony. Prawie zajęte, ale w linii zawodnicy, Innocent, świetna robota od niego i on się jeszcze poprawi, lunatyk również pada. To, co zrobił teraz Innocent, naprawdę niesamowita sprawa. Do rotacji już jest na blisko Minio i Mad Dog Spach już myślało, już chyba nawet... Kelar dorzuca tego Nade'a i Darko mocno obrywa. A zauważmy, że teraz nie ma tych kamizelek, więc można za moment się rozkręcić. Kelar bez większego kłopotu tego pierwszego fraga zdobywa i będzie okazja na więcej. Tam wychyla się Wegi, on również upada. Ale Killer tylko 8 punktów zdrowia, więc trzeba uważać, już nie ma chyba sensu, żeby aż tak agresywnie to rozgrywać. Ale Killer pędzi po więcej, Snax również. Mad Dog Spach, 40 sekund dla formacji Lunatica, żeby ten atak przeprowadzić. I z tego co widzę, chyba będzie wejście pod ustawkę. Killer na blisko i jak widać, on strzela te głowy nieprawdopodobnie szybko. Dwa fragi wpadły, Wegi również namierzony, Killer po raz trzeci. Teraz spray, ale również strzał w głowę, Darko sobie nie da rady. Blisko głowy Minisa. Ale jednak, tylko strzał w ciało, 33 AP, traci snajper formacji, Mad Dog Spach, a tutaj Minio, no zobaczcie na to, problemy, problemy, problemy i ten najtrudniejszy strzał trafiony i jeszcze raz Minio, co teraz się dzieje z tego digla od Minia? Wie o tym Sobol, że trzeba kontakt złapać, ok, bardzo szybko namierzony, ale teraz bombsite B zostanie zaatakowany, tutaj ustawiony jest od Graffiti Darko, on ma auga. Jak na razie ten auk nie będzie skuteczny. Co teraz z tych digli się dzieje? Innocent na dystans, ale jedną celną pestką eliminuje swojego rywala. Jeszcze mamy ciekawy pojedynek Lunatica. Już się nie mogę doczekać, powiem wam, jak ten atak będzie przebiegał, bo chyba Anonimo nie chce tej decyzji zmienić i w drugie tempo znowu Wegi i znowu upada. Także on nie ma szczęścia, jeżeli chodzi o te pojedynki. Teraz jednak Sobol podwaja pozycję i Minio podchodzi pod jego celownik. 4-4, czasu nie jest aż tak dużo. 40 sekund, więc... Czekamy do końca na ten atak formacji
Anonymo. I co tutaj się będzie działo? Czy jeszcze zmiana decyzji? Nie, nie, nie. Oczywiście teraz chyba ktoś dał decyzję, żeby cofnąć, ale podliczyli czas i zdecydowali, że jednak zostajemy. Minis podchodzi pod sterownik sterowanego Innocenta. Ale tutaj jeszcze jest Sobol. No i zobaczmy. Timing jest perfekcyjny. Sobol świetnie to zrobił. Ale tam jeszcze był Innocent i sytuacja 1 na 2. Zostaje tylko Snax. On w klaczach radzi sobie świetnie, ale ma bardzo mało czasu i ta ustawka trudna do skontrowania, bo z jednej strony Lunatic, od wody jeszcze był Darko. Do tego mamy flesza od Killara, żeby wychylili się zawodnicy od Monstera. Także taki ciekawy atak, bo menu jest jeszcze pod bombsite'em A, tutaj wcelowany Minis, ale Minis upada i teraz skupmy się na bombsite'cie B. Mamy walkę, ale jednak Killar fraguje. Lunatic chwilę wcześniej musiał nawiązać walkę, jeszcze jest Killar, asekuruje pozycję, Darko od wody. Sytuacja 3 na 2, Darko ma kłopoty indywidualne i niestety tylko jeden frag w tej defensywie bombsite'u. Veg jeszcze walczy, ale Killar, kapitalna runda. Zmiany decyzji? Nie. Już Anonymous Esports pokazuje nam, że to musi być ten bombsite, a wyrzucone granaty od Mad Dogs Pact, smoke już leży. No naprawdę ryzykowna sytuacja, bo zostało tylko 18 sekund, ale rozpoczynamy. To może być ostatnia runda, a może dalej Mad Dogs Pact ambitnie będzie te rundy wygrywało. Zobaczmy, Snax otwiera fragowanie na bombsite. Snax! 2 punkty zdrowia, Lunatic się myli, nie ma tego fraga dla niego, a bomba i tak jest pod drugim bombsite'em. Coś niesamowitego, co się teraz wydarzyło. Sobol oraz Minis, oni są w szoku. A to, co zrobił Snax, to jest coś nieprawdopodobnego. 2 punkty zdrowia. Spada z tej ciężarówki. Błyskawiczny headshot. A Anonymous Esports miało tego fejka gotowanego na ostatnie dosłownie sekundy. Szykowali się, pichcili tego fejka. Wybór formacji Mad Dogs Pact został przez nich przegrany, a teraz jesteśmy na terenie formacji Anonymo. Co tutaj się dzieje? Coś niesamowitego! No można mieć Glocka, ale można na taki zasięg łapać swoich oponentów i jeszcze Vegi od pleców. Coś niesamowitego! Ale to jest szalona runda. Killar jeszcze żyje, ale ostatecznie upada. Skanujemy te ściany, które gdzieś tam są z tej mocnej blachy. Prędzej chyba byśmy sami dostali takim pociskiem w głowę, niż byśmy rywala trafili. Ale to jest CS, to jest wirtualny świat. To są te emocje, Sobol i Lunatic. Dwa fragi dla nich, ale Killar i Innocent też są na tej pozycji. I został już tylko Vegi w obozie defensywnym, ale on jest na świetnej pozycji. A teraz patrzcie na to, Innocent 10 AP, Killar 38. I Vegi ryzykownie, Vegi, ale był blisko tego strzału. Teraz do lewej strony, czy Killar jest pod to przygotowany? Zobaczmy, czy to się skończy dobrze dla Sobola, czy może dla Killara. I jednak Sobol fraguje, ale co tutaj się wydarzyło? Sobol fraguje Keja, a nie Killara. I sytuacja 1 na 1 czasu nie jest dużo, Killar już namierzony. Darko wie, że musi lecieć, wie i robi to, ale Killar, prawda? I na tych rundach z gorszym wyposażeniem, i na tych rundach z lepszym, ale mają ten kłopot, że Anonymo zawsze jest gotowe. Kej oraz Killar, co to było za wejście? No po prostu totalna czystka, demolka, eksplozja, dyskoteka, szanowni państwo. Także to wszystko wygląda po raz kolejny dobrze dla Anonymo, tym bardziej, że Killar dokłada kolejnego fraga. Czasu spokojnie wystarczy. No i teraz Snax asekuruje wyjście ze smoka Lunatica i Lunatic faktycznie wychodzi. Snax przygotowany i tylko Vegi zostaje. A Anonymo w tych końcówkach rozgrywa to po prostu w sposób koncertowy. Oni są jak natchnieni. Snax upada, ale Vegi teraz w tej końcówce wcelował się i w Snaxa, i w Killara. 40 sekund, także na pewno plusem dla Anonymo Esports jest to, że mieli mnóstwo czasu, żeby atak przebudować od zera i faktycznie obchodzą całą mapę, próbują razem to rozegrać teraz od drugiej strony. 30 sekund i rozpoczynamy teraz to Eldorado. Minio wcelował się momentalnie i Darko w sytuacji 1 na 1. Wrócony jeszcze Palak, czy ten Palak jest poprawny? Wydaje mi się, że Kej jest w stanie bombę podnieść, jest w stanie się wcelować. Zobaczymy jak będzie. I teraz próba rambustu, jest sukces, Vegi, kapitalna akcja i coś takiego w CS-ie kochamy. Udany rambust, świetna pierwsza eliminacja i Vegi chyba ma ochotę na więcej krwi. Z lewej strony czai się Predator, jest to oczywiście Minio, gra bardzo dobrze na Vertigo. Jest frag od niego i to wszystko już jest wyrównane, 4 na 4. A co do Mad Dogs Pact, oni są już gotowi, żeby zaatakować bombsite, a świetnie wstrzymało się w Darko. Tam Kay, czyli bohater tej potyczki, Minio oraz Innocent. Na daleki zasięg z drugiej strony Minis, ledwo bo ledwo, ale udało mu się jeszcze przetrwać, dorzucone też od niego. Coś się tu wydarzyło, Snax i Minio, no bardzo dziwne fragi i zostaje tylko Minis bez kamizelki. Tak ryzykowne zagranie w rundzie pistoletowej, w której mamy bombsite i przewagę, wychylać się przez społka.
No niesamowite ryzyko. Minis, 22 HP na blisko Minis. Świetna potyczka wygrana przez niego i zostaje tylko Snax. Nie ma zestawu do rozbrajania. A Minis z drugiej strony, czy będzie strzelał, czy będzie nożował? Zobaczmy. Snax go wyczekał, wyczekał go. A Minis teraz wychyla się z drugiej strony. Jeszcze def podniesiony. Także Snax wcześniej tego defa nie mógł odszukać. A potem chyba przypadkiem już tego defa odszukał. Entry wpadł, no zobaczmy. Ja powiedziałem, że to musi być bardzo przygotowana runda. A tutaj Vegi upada w tak łatwym stylu. No i teraz Mad Dogs Pact wiedzą, że trzeba to ryzyko podjąć. Trzy osoby pod bombsitema. Mamy Lurkera od Lunatika od środka. Sobol już naruszony. Bardzo agresywnie. Kej, no to jest niestety dla Mad Dogs Pact, ale kolosalna porażka. Chcieli to zrobić do końca, no ale widzieliśmy, jak to się skończyło. Widzieliśmy wszyscy. Kej, jeszcze raz Kej. No ostatnio faktycznie coś w tym jest, że ciągle mówię nick Keja, no ale chyba zgodzicie się ze mną, że to jest ostatnio jego właśnie mecz. Ostatnie rundy, kapitanie rozgrywa. Teraz Killer bez eliminacji, mamy sytuację 3 na 3. Ciekawe wejście od Mad Dogs Pact pod Bombsite B. Mimo, że to jest runda na mocnym zbiciu, to udało się Bombsite zająć. Vegi po fleszu się wychyla. I teraz przewaga jednej osoby, a jeszcze Minis wstylowany jest w Innocenta. Tylko ten pistolet, ale to wystarczyło i Kej zostaje w pojedynkę. Jaka jest jego decyzja? Wyrzucił pierwszą broń, drugą podnosi. Vegi z lewej, obok niego jeszcze Darko, także Kej chyba chce spróbować, ale jednak Vegi oraz Darko. Kej jednak bardzo mocno pobijany przy rękawie, 22 punkty zdrowia. Od pleców wejdzie Sobol i to może być jego moment. Sobol widzi pierwszego, widzi drugiego rywala, ale jednak wcześniej mylnie fraguje Darko. I mamy sytuację po raz kolejny, 1 na 1. Kej 22 HP, on jest z prawej strony, a Sobol już w bombsajcie. Próbuje na raz teraz w tym smoku bombę podłożyć i to jest pierwszy sukces. Bomba leży na ziemi. Kej przecież był wcześniej namierzony, także zdaje sobie sprawę z tego, gdzie może ten zawodnik być. Ale Sobol również bardzo głośno się porusza, więc Kej też ma informację. No i zobaczmy. Kej kontra Sobol, jednak Sobol. Lunatic coraz bliżej tego bombsite'u. Mynio zerka już w okolicy standardu, czy coś tam się dzieje. No i tam jest Sobol. Jest Sobol, ale też bardzo niewygodny smok, który zabiera wizję Killerowi i timing. Teraz jest wszystkim. Lunatic już nie patrzy pozycji i to jest moment Killera. Coś niesamowitego. Killer! Wchodzi na plecy! Ale tutaj Sobol, ważne starcie. No timing to jest coś niesamowitego, jak widzicie. I Killer teraz pod tą Titan B spada z tej skrzynki. Nie oddaje celnego strzału, ale jeszcze żyje. Killer! To było niesamowite. Killer po raz kolejny i jeszcze ma szansę. Vegi podchodzi pod celownik. I co z tego, że on wcześniej zleciał, skoro zakończy to Innocent, a Killer obronił indywidualnie ten bombsite B, coś niesamowitego.